Cześć, witajcie. W moje ręce trafił właśnie nowy Hammer. Hammer Energy X. Telefon kosztuje 999 zł, czyli stosunkowo niewiele. A co oferuje? Już Wam opowiadam. Zaczynamy od opakowania, bo tu mamy dosyć kuriozalną sytuację. Hammer jest niczym Apple, niczym Samsung przy swych flagowcach. Bo zrezygnował z dodawania ładowarki. Dzięki temu pudełko jest trochę mniejsze. No i oczywiście przykrywają to pod płaszczykiem ekologii, a mnie po prostu witki opadają na coś takiego. Tani telefon i żeby nie dać do niego ładowarki. No nie podoba mi się to. Po prostu mi się to nie podoba. Ale sam telefon to już może się podobać. Oczywiście jest to pancernik, więc ma gumowate brzegi, ma ekran otoczony dosyć szerokim obramowaniem, ale na szczęście pozbawiony noczy i innych przeszkadzajek. No i oczywiście ta obudowa ma certyfikat szczelności i to w klasie IP69. Producent zapewnia, że ten telefon wytrzyma temperatury od minus 40 do aż plus 70 stopni, zatem ani mróz, ani upał nie są mu też straszne. Ale czy rzeczywiście jest to taki klasyczny pancernik? No cóż, tu bym się trochę spierał. Na pewno ten telefon jest wodoszczelny i na pewno wytrzyma więcej niż klasyczny, piękny, szklany smartfon. Ale nie jest to taki typowy hammer do rzucania, do naparzania nim o skały, bo tył... No cóż, tył pokryto błyszczącym tworzywem, które może nie pęknie, ale błyskawicznie straci swą urodę po upadku na coś szorstkiego, na przykład na skały, na beton. Tutaj akurat już bym z tą wytrzymałością tego telefonu nie szarżował jakoś zanadto, ale oczywiście na pewno wytrzymała on więcej niż klasyczny smartfon. To jest oczywiste. Jak widzicie, ten tył ma fakturę, która ma udawać plecionkę z włókien węglowych. Producent postawił tutaj na taki fajny akcent w postaci X-a, pod którym skrywa się głośniczek telefonu. Ale jak widzicie, ten tył bardzo szybko się brudzi i według mnie nie jest to pożądana cecha w telefonie o podwyższonej wytrzymałości. To już chyba bym wolał, żeby ten tył pokryto gumą. Wtedy bez obaw mógłbym sobie tym telefonem porzucać o beton. Wtedy nie musiałbym się przejmować tym, że znowu zostały ślady paluchów na tyle i paskudnie to wygląda na filmie. Wygląda nieciekawie, ale przynajmniej wiecie, jak to będzie wyglądało w realnym świecie, w realnym użytkowaniu. Ja po prostu tutaj niczego nie będę Wam ubarwiał. Jeżeli chodzi o komfort trzymania tego telefonu, jego ergonomię, jak dla mnie jest wszystko w jak najlepszym porządku. Proporcje są dobre, telefon pewnie i dobrze leży w dłoni, przyciski trafiają idealnie pod paluch, klawisz łącznika jest bardzo wyczuwalny. No i ups, widzicie to? Czytnik linii papilarnych nie jest w klawiszu włącznika, a obok. Trochę też kuriozalne rozwiązanie, średnio wygodne. Na pocieszenie powiem Wam, że ten czytnik działa nawet nieźle. Pochwalę Hammera za to, że dodał dodatkowy przycisk na przeciwległym boku telefonu. Przyciskiem tym można sobie zarządzać, możemy przypisać mu różne działania do dłuższego przytrzymania, do dwukliku i tak dalej. Ja na przykład włączam sobie nim latarkę, ale naturalnie tutaj wszystko zależy od potrzeb użytkownika, każdy sobie może ten klawisz zaprogramować. I bardzo fajnie. To akurat bardzo mi się podoba, a trochę mniej, prawdę mówiąc, podoba mi się wyświetlacz. W przypadku telefonu wzmacnianego ja nie wymagam, żeby ekran miał wąziutką ramkę, bo akurat w takim przypadku ona się nie sprawdzi. Tu lepiej, żeby wyświetlacz był chroniony tym obramowaniem. Do tego mamy całkiem porządne szkło Gorilla Glass 3. Ja wiem, że ono jest trochę leciwe, ale ja je bardzo dobrze wspominam i wspominam je jako dosyć wytrzymałe. Do tego producent nakleja nam, no już zdecydowanie mniej wytrzymałą folię ochronną, ale lepsze to niż nic. A sam ekran, no cóż, moi drodzy. Ma rozdzielczość tylko HD+. I znowu, nie wymagam cudów, bo to nie jest telefon drogi. W dodatku jest to telefon pancerny, więc okej, może być. Natomiast to jest telefon, powiedzmy, outdoorowy. I ja bym tu wymagał, żeby ten wyświetlacz miał naprawdę solidną jasność. Niestety ma dosyć przeciętną. W pochmurne dni absolutnie ekran spisuje się bez zarzutu, złego słowa nie powiem. W pomieszczeniach, no jak widzicie, jest świetny wręcz. Natomiast w słoneczny dzień, no cóż, w słoneczny dzień trzeba się już mocno w niego wpatrywać, ewentualnie przysłonić go dłonią, żeby cokolwiek tam zobaczyć, no bo niestety jasność tutaj jest niewysoka, powiedzmy to wprost. Niewysoka jest, moi drodzy, i to też muszę bardzo wprost i mocno podkreślić, jest też wydajność tego telefonu. Niestety, tu nie tylko chodzi o to, że nie poszalejemy i nie poszpanujemy benchmarkami, tylko po prostu nie poszalejemy w ogóle. Zapomnijcie o graniu na tym smartfonie. Jeżeli szukacie smartfona, na którym będziecie chcieli poodpalać jakąkolwiek gierkę, no to nie ten. Co więcej, jest to smartfon, który
No, powiem szczerze, sprawił, że miałem ochotę parokrotnie trzasnąć nim o ziemię. On się potrafi przyciąć nawet na interfejsie. Dawno czegoś takiego nie widziałem i moim zdaniem tutaj chyba trochę optymalizacja poległa, bo samo wnętrze no, nie jest takie bardzo tragiczne. Mamy tutaj dosyć podstawowy procesor MediaTek Helio G25, mamy równie podstawowe 4 GB RAM-u i pamięć wewnętrzną 64 GB, również niewielką, ale na szczęście tą możemy sobie powiększyć kartą mikro SD. Z płynności działania tego telefonu jestem po prostu niezadowolony i uważam, że zadowoli ona jedynie najmniej wymagających użytkowników, czyli takich, którzy korzystają góra z jednej, dwóch aplikacji użytkowych, a przede wszystkim po prostu używają telefonu w roli narzędzia komunikacji, do dzwonienia, ewentualnie do odczytania maila i tyle. Może aktualizacja coś poprawi, ale na razie żadna nie nadeszła. Telefon działa cały czas tak samo. Marnie. Cóż, szkoda, tym bardziej, że interfejs to już akurat bym raczej pochwalił, bo praktycznie mamy tu niemal rzeczystego Androida. Hammer dołożył od siebie tylko w zasadzie taki pakiet własnych aplikacji, zwanych narzędziami, które w dodatku wielu potencjalnym nabywcom takiego właśnie telefonu mogą się przydać. Mniej lub bardziej, oczywiście nie wszystkie przydadzą się każdemu, ale moim zdaniem każdy znajdzie tu coś, co można w praktyce wykorzystać i to jest akurat fajne. A poza tym czysto, schludnie, prosto i rzeczowo. Taki interfejs chciałbym w każdym telefonie, oczywiście, żeby tylko to płynniej pracowało. Wspomniałem o komunikacji. Pod tym względem Hammerek akurat nie zawodzi, robi po prostu swoje. Na 5G nie liczcie, ale z drugiej strony pokiego wam ono. Ale za to mamy NFC, mamy Dual SIM na dwie fizyczne karty oraz eSIM. Ale też taki trochę zabawny, bo żeby korzystać ze SIM, jeden ze slotów na fizyczną kartę musimy zająć specjalną kartą emulującą eSIM, którą otrzymamy w zestawie albo od operatora. Zależy od kanału, w jakim zakupimy ten telefon. W każdym razie, żeby korzystać ze SIM, i tak trzeba do telefonu wsadzić fizyczną kartę nano SIM. Niemniej nie jest to jakieś tam rozwiązanie, które może się przydać, szczególnie w podróży. Okej, za to propsy dla tego telefonu, podobnie jak za obecność NFC. Można tym płacić i to również pochwalę. Trochę zganię jedynie to, że telefon jest oferowany z Androidem 12, a kwestia aktualizacji, no cóż, jest jedną wielką niewiadomą, no co mam wam powiedzieć. Co prawda mamy na pulpicie nawet ikonkę do zdalnej aktualizacji telefonu, ale póki co, jak widzicie, apka twierdzi, że soft jest aktualny, ale na szczęście zabezpieczenia są datowane na marzec, więc nie najgorzej. Ale wróćmy do komunikacji. Jakość dźwięku jest poprawna, głośnik też daje radę. Oczywiście w outdoorowym telefonie zawsze ponarzekam, że mógłby być głośniejszy, bo mógłby być. Przyciszyć zawsze można. A głośność maksymalna, jeżeli okaże się w pewnych warunkach nam niewystarczająca, no to już większa nie będzie, tak? Zatem może nie jakiś straszny minus, ale zaznaczam, że nie jest to telefon z tych najgłośniejszych. No i do tego głośnik ma tylko jeden. Pochwalę za obecność mini jacka, czyli mamy tutaj dwie takie osobliwości z przeszłości, mini jacka i gniazdo na microSD. Bardzo fajnie. No i nie mam większych zastrzeżeń co do tego, jak telefon trzyma zasięg, jak działa nawigacja, jak współpracuje z akcesoriami Bluetooth, z punktami Wi-Fi. To wszystko jest w jak najlepszym porządku, jest po prostu prawidłowo. Całkiem prawidłowo jest też z akumulatorem. 5000 mAh w praktyce w granicach 3 dni działania. Niestety ładowanie tylko 18-watowe. No i przypomnę, że ładowarki nie ma w zestawie, musicie sobie ją samemu ogarnąć. Na pocieszenie kabelek w zestawie już jest, a do tego gniazda pasuje najzwyklejszy USB-C. Zaznaczam to, bo bywało, że Hammery akurat wymagały specyficznych wtyczek. Ten akurat nie wymaga, jest uniwersalny i bardzo dobrze odpada problem doboru przewodu. Patrząc na to, jak ten telefon pracuje, do jakiej kategorii przynależy i ile kosztuje, nie oczekiwałem praktycznie niczego od aparatów fotograficznych. W zasadzie wystarczyłoby mi, że są, włączają się i robią jakieś tam zdjęcia. No i tu niespodzianka. Aparaty może nie są jakieś przesadnie wybajeżone. To nie będzie robiło wybitnych zdjęć,
ale w sumie od pancerniaków raczej też nie oczekujemy wybitnej fotografii. Tu jest akurat, powiem wam, nie najgorzej. Oczekiwałem, powiem szczerze, tragedii. No to tragedii nie ma. No oczywiście, przy słabym oświetleniu, to wiadomo, nie powojujemy tutaj, ale w dzień, powiem wam szczerze, że te zdjęcia nawet są w miarę oglądalne i jest nie najgorzej. Selfiaczki trochę nie domagają, bywają niekiedy mocno prześwietlone, ale w sumie też coś tam widać, coś tam da się zrobić, nie jest źle. Ja nie mówię, że jest rewelacyjnie, nie mówię, że jest jakoś bardzo dobrze, ale jest nie najgorzej. Jeżeli chodzi o fotki makro, te też są nie najgorsze, bo robimy je głównym aparatem. Najwyraźniej wtedy po prostu troszeczkę inaczej pracuje autofokus, ale te zdjęcia też są oglądalne jak najbardziej. Funkcja portretowa, no cóż, widać, że to jest sztucznie wycięte, ale powiedzmy, że też jakoś strasznie się nie gubi. Tutaj też nie spodziewałem się nie wiadomo czego, a w sumie jest nie najgorzej. Ponarzekam jedynie trochę na wideo, no bo po pierwsze dokucza, strasznie dokucza brak jakiejkolwiek stabilizacji. Do tego trzeba uważać, żeby nie zasłonić paluchami podczas nagrywania mikrofonu, bo dźwięk nawet bez tego jest bardzo przeciętny, a jak przypadkiem przysłonimy mikrofon, to się robi tragiczny wręcz. Ale tak jak powiedziałem, po takim telefonie nie należy spodziewać się nie wiadomo czego. Jest znośnie i na tym poprzestańmy. A interfejs aparatu to nawet bym powiedział, że jest nader przyzwoity, czysty, przejrzysty, a kolejność trybów możemy sobie uszeregować samemu, więc jest fajnie. No i cóż, moi drodzy, ja strasznie nie lubię zjeżdżać telefonów. Ale niestety ciężko mi rekomendować ten model. Po stronie plusów, no cóż, na pewno jego wygląd pod względem designu jest bardzo fajny i rzeczywiście może się podobać. Ma mini jacka, ma miejsce na microSD, pozwala korzystać ze SIM-a, pozwala korzystać z NFC, jest wodoszczelny, pyłoszczelny w wysokiej klasie, znosi niekorzystne temperatury, robi nawet jakie takie zdjęcia. Do tego ma czysty, schludny interfejs, pozbawiony zbędnych elementów. Niestety to, jak ten telefon pracuje, a pracuje dość powolnie, po prostu sprawia, że ten telefon mogę polecić jedynie tym użytkownikom, którzy od smartfona wymagają naprawdę niewiele, prawie nie korzystają z jakichkolwiek dodatkowych aplikacji. Jeżeli to zniesiecie, to pozostałe cechy sprawią, że w sumie ten nie będzie bardzo zły zakup. Natomiast Hammer ma w swojej ofercie i miał też w swojej historii dużo, dużo lepsze konstrukcje, a z tą po prostu coś, mam wrażenie, nie pykło. Wpadki zdarzają się nawet najlepszym. No cóż, może następnym razem. A teraz dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne produkcje. Do zobaczenia.